Na początku ludzie używali marihuany po to, żeby umrzeć trochę godniej i trochę pogodniej. Jeszcze raz powtórzę, nie udowodniono żadnego przypadku zgonu w następstwie używania marihuany. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Rozmowy Konopne, w którym poruszam medyczne zastosowanie konopi. Moimi gośćmi są lekarze, naukowcy, pacjenci oraz eksperci zajmujący się tą niezwykłą rośliną. Ja nazywam się Tomasz Ołupczyński i jestem dyplomowanym terapeutą konopnym. Jeżeli publikowane przeze mnie treści są dla Ciebie atrakcyjne, zasubskrybuj, udostępnij lub napisz komentarz. A teraz zaczynamy. Dzisiejszym gościem jest pani Dorota Rogowska-Szatkowska, doktorka nauk medycznych. Współtworzyła jeden z pierwszych w Polsce oddziałów dla osób z HIV i AIDS. Autorka ponad 100 publikacji naukowych i popularno-naukowych dotyczących różnych aspektów związanych z HIV i AIDS. Członkini honorowa Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS. Autorka książek Medyczna marihuana – historia hipokryzji oraz Komu pomaga medyczna marihuana. Zainteresowanych zapraszam do wysłuchania odcinka 27, w którym to rozmawiamy o drugiej książce Komu pomaga medyczna marihuana. Link znajduje się w opisie. W dzisiejszym odcinku poruszymy zagadnienia związane z HIV i AIDS. Dzień dobry pani Doroto. Dzień dobry. Pani Doroto, czym jest HIV, a czym jest AIDS? HIV jest wirusem. AIDS jest chorobą, która jest przez ten wirus powodowana, bądź wiele chorób jednocześnie. Wirus jest, po angielsku nazywa się ludzkim wirusem upośledzenia odporności, czyli jest właściwy tylko dla człowieka. Nie można się zakazić od kotów, które mają swój wirus, koci upośledzenia nabytego odporności, od małp. Zakażają tylko zakażają ludzie innych ludzi. I skuteczniejsi w przenoszeniu zakażenia są mężczyźni. Taka uwaga. Natomiast człowiek nieświadomy swojego zakażenia może chodzić z zakażeniem lata, bez żadnych objawów. Po 8-10 latach nieleczonego zakażenia HIV człowiek zaczyna chorować. Najpierw na choroby, zdawałoby się, banalne, ale potem coraz cięższe. W hipologii używa się takiego określenia infekcje oportunistyczne. To są zakażenia, które dotykają ludzi z osłabioną odpornością. Zdrowy człowiek nie nawet jak się zakazi takim drobnym ustrojem, to jego układ immunologiczny go ten drobnoustrój zwalczy. Więc te drobnoustroje wykorzystują taką okazję osłabienia odporności i atakują tych ludzi. W czasach, kiedy nie było leków, ja pamiętam pacjentów, którzy chorowali na kilkanaście jednocześnie chorób wskaźnikowych AIDS. To tymi chorobami są infekcje, tymi drobnoustrojami oportunistycznymi, ale też nowotwory, które częściej dotykają chorych na AIDS. Żyjemy na szczęście w takich czasach, że każdy świadomy swojego zakażenia może być leczony skutecznie. No, warunek jest tylko taki, żeby o własnym zakażeniu wiedzieć. Więc przy okazji też zachęcam do korzystania z istniejących w wielu miastach Polski punktów anonimowego testowania, które się nazywają punktami konsultacyjno-diagnostycznymi. W tych miejscach robi się testy bezpłatnie, zupełnie anonimowo i w dodatku rzetelnie są robione badania. No, jak człowiek wie, co mu jest, to wtedy wiadomo, jak to skutecznie leczyć. Czy w badaniach diagnostycznych związanych z onkologią, czy podczas tych badań diagnostycznych też jest robiony test na... Nie powinien być robiony standardowo. Ale dobrze by było, żeby onkolodzy też mieli świadomość, że niektóre nowotwory częściej towarzyszą zakażeniu HIV. Ja mam takie podejrzenia niedobre. Jedno z zapaleń płuc, które jest chorobą wskaźnikową AIDS, daje takie same objawy, jak to zapalenie płuc spowodowane przez przebiegu COVID-a. I mam takie przekonanie, że w grupie tych ludzi, których w statystykach ujęto jako zmarłych z powodu COVID-u, są
byli też ludzie nieświadomi swojego zakażenia HIV, bo po prostu klinicznie to te dwa zapalenia płuc są nie do odróżnienia. Znalazłam niedawno takie doniesienie z Wielkiej Brytanii, kiedy w pandemii właśnie pacjentom z takim zakażonych COVID-em, u których podejrzewano COVID-owe zapalenie płuc, na wszelki wypadek robiono test na HIV. I to genialne, ale w Polsce chyba tego, znaczy raczej na pewno tego nie robiono. Czyli nie ma żadnego programu takiego spójnego z diagnostyką, które byłoby połączone z diagnozowaniem. No nie bardzo. Właśnie dlatego apel, żebyśmy sami o siebie dbali, robiąc testy. A jest jeden program robienia testów. Kobiety ciężarne mają zalecane nie obowiązek, zalecenie, żeby dwa razy w czasie ciąży zrobiły test na HIV. I ja myślę, że dwa razy to przesada. Pracowałam długo w punkcie anonimowego testowania. Jak wprowadzono to zalecenie, ginekolodzy przesyłali ciężarne kobiety do tego punktu, żeby sobie zaoszczędzić na pieniądzach. Tak? I ja pytałam te kobiety, to doktor wytłumaczył, dlaczego to badanie jest ważne. Nawet jak zadawały takie pytania, to na ogół słyszały w odpowiedzi, że to są takie zalecenia. Dopiero ja musiałam tłumaczyć, że to jest w interesie dziecka, bo rozpoznanie zakażenia HIV w czasie ciąży to przyjmowanie leków, które zmniejszają o 98% ryzyko przeniesienia zakażenia na dziecko. I że tak naprawdę to dobrze by było, żeby partner zrobił test, bo przecież kobiety tego HIV-a z powietrza nie wyłapują, prawda? I te kobiety, z którymi ja rozmawiałam i też moje koleżanki, które pracowały, mówiły to samo, że partnerzy się ochoczo godzili. Na szczęście nie było żadnego przypadku zakażenia, ale pamiętam takiego mężczyznę, który jako odbierał wynik, to był szczęśliwy, że on też zrobił jakieś badanie w interesie przyszłego dziecka, nie tylko żona ciągle. Pani Doroto, jak w takim razie można się zakazić i jakie są grupy ryzyka? Nie ma grupy ryzyka. Nie ma grupy ryzyka. To Amerykanie wymyślili te grupy ryzyka na początku i to smutne konsekwencje ma, bo na początku były te grupy ryzyka określane były literami 4H. Homoseksualiści, chorzy na hemofilię, czyli hemofilityczy i jeszcze Haitańczycy. Po latach się okazało, że na Haiti HIV-a przywieźli amerykańscy turyści, ale włączenie na parę lat do tych grup ryzyka Haitańczyków spowodowało, że przemysł turystyczny na Haiti padł. Jak pewnie większość z Państwa wie, Haiti jest jednym z najbiedniejszych krajów świata. To takie niezamierzone, mam nadzieję, konsekwencje grup ryzyka. Nie ma grup ryzyka, są tylko ryzykowne zachowania, głównie seksualne, ale używanie też wspólnej igły i strzykawki z innymi osobami. Nie tylko w celu brania narkotyków, ale także anabolików czy innych substancji. Trzecią drogą zakażenia to już też wspominałam, jest przeniesienie z matki na dziecko. Natomiast ważna taka informacja, że znacznie łatwiej przenosi się zakażenie HIV z mężczyzny na kobietę niż na odwrót. Heteroseksualnemu mężczyźnie bardzo trudno się zakazić, bo po prostu budowa anatomiczna narządów płciowych obu jest różna i generalnie mężczyznom tradycyjnie jest lepiej. Czyli są słabym ogniwem. No tak bym aż nie mówiła, ale jak badaliśmy tych partnerów kobiet w ciąży, to ja się zawsze bardzo martwiłam, co będzie, jak się okaże, że zakażony jest mężczyzna. Ale na szczęście, tak jak mówiłam, tak się nie zdarzyło. Ale dobrze by było się po prostu od czasu do czasu zbadać, jak to jest za darmo. Wie pani co? Jeszcze raz powtórzę. Zakażenie się przenosi przez seks, przez krew, czyli ale to nie sterylne igły i strzykawki, oddawanie krwi w stacjach krwiodawstwa jest bezpieczne, pobieranie krwi w przychodniach też, bo są używane strzykawki jednorazowego użytku od niepamiętnych czasów. No i przenosi się zakażenie z matki na dziecko.
Natomiast o tym przenoszeniu przez krew to taka jeszcze uwaga, że jakby państwo podróżowali po egzotycznych krajach, to gdzie wiadomo, że służba zdrowia jest na marnym poziomie, to nie jest dobrym pomysłem zabieranie na wszelki wypadek ze sobą sterylnych igieł strzykawek, bo wtedy na granicy można być uznanym za narkomana, a to może doprowadzić do wylądowania w więzieniu w takiego rozwijającego się kraju. To nie jest fajne, więc po prostu bardzo, bardzo rozważać kontakty z lokalną służbą zdrowia. Pani Doroto, wspominała Pani o Haiti. Haiti. I z tego, co pamiętam, może się mylę, ale podczas oddawania krwi w stacji krwiodawstwa wypełnia się przed oddaniem, przed badaniami w ogóle na początku tymi pierwszymi, wypełnia się ankietę. I chyba w tej ankiecie również jest zapytanie o Haiti. Nie jestem pewien, tak na 100% nie dałbym sobie ręki odciąć za to, ale chyba jest tak, i chyba jest takie zapytanie, czy przed oddaniem krwi pół roku wcześniej, czy się nie przebywało i są podane regiony. I chyba Haiti tam w tym wszystkim jest. Ale nie miałem świadomości właśnie o Haiti, tak szczerze. Jestem niemile zaskoczony, że można tak doprowadzić kraj na skraj bankructwa poprzez zakwalifikowanie go do... ryzykowny. No właśnie. Jakie są główne korzyści zdrowotne wynikające z używania marihuany w leczeniu HIV i AIDS? Bo zakładamy, że takie są. No zdecydowanie zakładamy. To w poprzedniej rozmowie wyjaśniałam, dlaczego w ogóle zajęłam się marihuaną. Bo szukałam informacji o tym, jak sobie radzili amerykańscy chorzy na AIDS, kiedy jeszcze nie było żadnych leków antyretrowirusowych, bo tak się te leki przeciw-HIV-owe nazywają. I tak trafiłam na ślad marihuany. Ku moim osłupieniu przeczytałam, że chorzy na AIDS, którym największym problemem było chudnięcie, takie, że porównywano ich do więźniów Auschwitz i lokatorów getta warszawskiego, umierali po prostu z wygłodzenia. Zauważyli, że marihuana poprawia im apetyt, poprawia nastrój i pozwala im się łatwiej pogodzić z nieuchronnie nadchodzącą śmiercią. I już wtedy istniał federalny program medycznej marihuany, który wysyłał skręty marihuanowe kilku pacjentom amerykańskim i zaczęli ci chorzy na AIDS aplikować o legalne wejście do programu, bo chorych na AIDS złapanych na nielegalnym używaniu marihuany wsadzano do więzień. Zasypali agencje z podaniami. Efektem tego było to, że w 1992 roku wstrzymano nabór nowych pacjentów do programu. No pewnie bardzo moralny prezydent Bush senior uznał, że skoro chorzy na AIDS są niedobrzy tacy, bo się brzydko zachowują, to niech sobie umierają w cierpieniach. No więc na początku ludzie używali marihuany po to, żeby umrzeć trochę godniej i trochę pogodniej. Jesteśmy w zupełnie innych czasach, jesteśmy w czasach skutecznych leków antyretrowirusowych, tylko że leki na ogół, na początku przyjmowania zwłaszcza, powodują nudności, wymioty, czasem biegunki. Marihuana te dolegliwości zmniejsza, więc używanie marihuany, żeby wspomóc możliwość przyjmowania leków. Zwykle te dolegliwości słabną wraz z czasem przyjmowania leku, więc marihuana może pomóc w dokładnym stosowaniu się do zaleceń lekarskich, ale też nie zaszkodzi zapewne, jeśli poprawi nastrój i człowiekowi zrobi się przyjemniej, a jak miał jakieś dolegliwości bólowe, to ma szansę marihuana złagodzić bóle. To w takim razie, jakie są różnice między spożywaniem marihuany a tradycyjnymi lekami przeciwbólowymi, przeciwwymiotnymi w stosowaniu, w leczeniu HIV i AIDS? Bo skoro pani mówi, że są świetne leki retrowirusowe, to na pewno mamy tutaj, pojawiają się nam te skutki uboczne. Ale jak to wygląda w porównaniu z innymi lekami? To jest pytanie takie
Nie, no to jest bardzo dobre pytanie, tylko odpowiedź jest trudna, Mamy czas. żeby przy okazji nie zburzyć wiary potencjalnych pacjentów w leki przepisywane, przeciwbólowe i przeciwwymiotne, przepisywane przez lekarzy. Bo to w onkologii robiono takie badania, że przeciwwymiotne leki wypisywane na receptę pomagały kiepściej w hamowaniu nudności wymiotów niż palona marihuana. W świecie takich badań chyba nie robiono. Natomiast tradycyjne leki przeciwbólowe to między innymi opioidy. I świeżo znalazłam takie doniesienie, które autorzy pisali, że zakażenisi przyjmujący opioidowe przeciwbólowe leki żyją krócej niż zakażeni HIV opioidowych leków nie przyjmujące. Wszystkie leki przeciwbólowe mają działania niepożądane i nie należy ich nadużywać. Dobrze jest pamiętać, że na opakowaniu leku są dwie nazwy. Dużymi literami wypisana jest nazwa handlowa, a pod spodem, na co nie wszyscy zwracają uwagę, bo nie wszyscy wiedzą, napisana jest na ogół kursywą nazwa rodzajowa leku. I to bardzo ważne, żeby wiedzieć, bo taki na przykład paracetamol, składnik APAP-u, który jest reklamowany do nieprzytomności, jest składnikiem też wielu inaczej nazywających się leków, mniej reklamowanych i zupełnie niechcący można w dobrej wierze przyjmować, zdawałoby się, różne leki, ale jak się obejrzy dobrze opakowanie, to one wszystkie zawierają paracetamol. Przedawkowanie paracetamolu plus dołożenie alkoholu to jest patent na niewydolność wątroby. W Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych połączenie paracetamolu z alkoholem to główna przyczyna transplantacji wątroby. Próbowałam znaleźć takie informacje o Polsce, ale nie udało mi się. Więc warto zwracać uwagę na nazwy rodzajowe, żeby niechcący nie przedawkować. Poza lekami przeciwbólowymi, no bo mamy jeszcze tutaj kwestię opioidów, ale to jest tak duży temat, opioidy i stosowanie ich i to, jak się je przepisuje, jakie jest ryzyko, jakie niesie ze sobą duże ryzyko i konsekwencje potem, czy zdrowotne, czy społeczne. Może to jest temat przeogromny. Proszę powiedzieć jeszcze, jak wygląda sytuacja z lekami przeciwwymiotnymi w porównaniu z marihuaną. Marihuana daje mniej działań niepożądanych niż leki wypisywane na receptę. I niektórym pacjentom lepiej łagodzi dolegliwości niż te stosowane, zapisywane na recepty lekarstwa. Działania niepożądane marihuany są naprawdę banalnie niewielkie i w dodatku jeszcze ustępują bardzo po krótkim czasie, bez żadnego leczenia. To takie jeszcze jedno zdanie. Nie udowodniono żadnego przypadku, w którym marihuana doprowadziłaby do śmierci pacjenta. Natomiast lekom przeciwbólowym, w szczególności opioidom, opioidy, zwłaszcza długo działające, mogą zupełnie niechcący człowieka zabić. Tak to się dzieje w Stanach Zjednoczonych, które sobie nie są w stanie poradzić z epidemią zgonów powodowanych przez opioidy przepisywane na recepty. No to się teraz sytuacja wygląda tak, że te opioidy wypisywane są mniej chętnie. To ci, którzy nie mogą znieść objawów zespołu abstynencyjnego po nagłym odstawieniu opioidów, idą na czarny rynek i tam kupują heroinę, która jest tańsza i łatwiej dostępna niż te lekarstwa. Tyle, że od kilku lat amerykański rynek, w ogóle leków, czarny rynek amerykański leków jest niebezpieczny, bo handlarze dokładają do tego, co jest sprzedawane, wygląda identycznie jak lek firmowy, dokładany jest fentanyl. Fentanyl jest dużo silniej działający niż heroina i bardzo łatwo go ze skutkiem śmiertelnym przedawkować. Czy przypadkiem to nie spowodował skrócenia życia jednego z artystów, mam na myśli Prince'a, dokładnie rzecz biorąc? Tak.
Tak, od Prince'a domu znaleziono tabletki hydrokodonu, to też opioidowy lek przeciwbólowy. I jak poddano analizie te tabletki, to się okazało, że mają też fentanyl. Czyli Prince nie kupił sobie doktora, tylko kupował na czarnym rynku. No, to świadczy o tym, że jednak sytuacja wyrwała się spod kontroli w Stanach Zjednoczonych. I Zdecydowanie co tak. tu dużo się dziwić, no ludzie, którzy nie byli świadomi tego, że długotrwałe zażywanie opioidów może się skończyć źle. A jeżeli chodzi o sam aspekt przeciwbólowy i przeciwwymiotny, on jest bardzo dobrze rozpoznany przy pacjentach onkologicznych, gdzie ten aspekt jest jednym z kluczowych przy problemach właśnie onkologicznych, więc mamy kolejną jednostkę, nazwijmy to chorobową, która może być, marihuana medyczna może być świetnie stosowana przy właśnie tych objawach i dawać bardzo dobre rezultaty. Jakie są potencjalne skutki uboczne? No bo może nie wszyscy będą wiedzieć, albo nie wszyscy będą mieć świadomość tego. Skutki uboczne i ryzyka związane z używaniem marihuany medycznej w przypadku pacjentów z HIV/AIDS. Czy w ogóle takie potencjalne skutki uboczne się pojawiają? Znaczy generalnie rzecz polega na tym, że człowiek musi sobie sam dobrać daszkę, która najlepiej mu pomaga. Tyle tylko, że nie można zacząć od wypalenia całego skręta, bo to na pewno za dużo i będzie, mogą być objawy niepożądane ze strony centralnego układu nerwowego. Może dostać ataku paniki, bo ma takie poczucie, że nie może ruszyć ręką ani nogą, co nie jest prawdą. I według niektórych ekspertów, cudzysłów, wymaga to natychmiastowej wizyty u psychiatry, ale według ludzi, którzy marihuaną zajmowali się na spokojnie, to w przypadku takiego napadu paniki dobrze jest mieć koło siebie kogoś, kto wie o tym, co ja w tej chwili opowiadam, i ta osoba po prostu będzie uspokajać, że to za moment, że chwilę minie, że tak się zdarza i to nie zostanie na zawsze. To jest lepsze niż jakieś leki, które psychiatra może zaordynować w takiej sytuacji. Czyli skutki uboczne stosowania marihuany u chorych z HIV są dokładnie, mogą wystąpić. Skutki uboczne mogą być dokładnie takie same jak przy innych jednostkach chorobowych. Tak? Dokładnie tak, dokładnie okay. Tak. Czyli porównując skutki uboczne stosowania innych syntetycznych leków, ryzyko jest znikome, prawda? Jeszcze raz powtórzę, nie udowodniono żadnego przypadku zgonu w następstwie używania marihuany. Jest taki duński lekarz, Peter Goethe, który w polskim czasopiśmie zamieścił artykuł po angielsku. Jak się czasopismo nazywa Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, to oczywiste jest, że publikuje po angielsku. Napisał takie zdanie, że leki przyjmowane, wpisywane na receptę są trzecią co do częstości przyczyną śmierci po chorobach serca i naczyń i chorobach nowotworowych. Tak, ale w statystykach bardzo często one są może nie tak jednoznacznie publikowane, bo bardzo często tylko wnikliwa osoba, która jest w stanie przeanalizować badania medyczne, może do takiego wniosku dojść. Nawet próbując wyszukać w najbardziej popularnej wyszukiwarce informacji takich jakby od razu nie dostaniemy. To tylko tak naprawdę takie wnioski mogą wyciągnąć ludzie, którzy analizują te... Mocno w tym siedzą. Dokładnie, dokładnie, bo potem się okazuje, że tak naprawdę to na pierwszych 10 miejscach są takie jednostki chorobowe i tak to jest wszystko rozpisane, że nie do końca jest to oczywiste. Dla laików może to być w ogóle nieoczywiste, także dobrze, że takie publikacje są i dobrze, że tacy naukowcy właśnie są w stanie nam przekazać takie informacje, no bo z reguły ludzie są nieświadomi tego. Ale redakcja tego czasopisma nie omieszkała zamieścić komentarza, że to, co napisał pan Peter Goethe, to są jego prywatne poglądy, które nie muszą się zgadzać z poglądami redakcji czasopisma.
Bezpieczeństwo przede wszystkim, prawda? Pani Doroto, proszę mi powiedzieć jeszcze tak. Jak wygląda w ogóle cały przebieg choroby? Od momentu uaktywnienia się jej, czy są jakieś etapy? Jak w ogóle przebiega ta choroba? W jaki sposób? Jeśli człowiek się zakazi HIV, jedną z tych trzech dróg, przez seks, przez krew, dwóch, bo to o dzieciach nie mówimy, to przez 7-10 lat nie będzie miał żadnych dolegliwości. Będzie funkcjonował jak zupełnie zdrowy człowiek. Po tych 8-10 latach zacznie chorować na przykład na jakieś łojotokowe zapalenia skóry albo jakieś wirusowe schorzenia skóry. Dlatego w Polsce pierwszymi specjalistami, którzy się rzucili na zakażonych HIV, że tak powiem, byli dermatolodzy. Ale zaraz potem się okazało, że te infekcje oportunistyczne to jednak bardziej zakaźnicy się na tym znają i oddali zakaźnikom. Ten okres nazywa się okresem objawowym zakażenia i złapanie jeszcze w tym momencie, rozpoznanie, że jest się zakażonym, daje ogromne szanse na to, że da się układ immunologiczny odnowić, że na tyle zostanie zahamowane namnażanie się wirusa, że układ immunologiczny wróci do normy. Ale po 2-3 latach tego trwania tego okresu objawowego, zaczyna się AIDS, czyli człowiek zapada na coraz to inne choroby, które są na takiej specjalnej liście chorób wskaźnikowych, ich jest ponad 30. Nie będę wymieniać po szczegółowo. Ale pani Doroto, ale takie najważniejsze, które zazwyczaj się pojawiają. Gruźlica płuc na przykład, która jest u zakażonych HIV trudniejsza do rozpoznania, bo się lokalizuje inaczej niż u ludzi ze sprawnym układem odpornościowym. Jest toksoplazmoza mózgu, która tak naprawdę nie dotyczy ludzi ze sprawnym układem immunologicznym. Są nowotwory takie jak mięsa kaposiego, który oryginalnie jak dotykał ludzi ze sprawnym układem immunologicznym, to dotyczył tylko skóry. Na skórze łatwiej zauważyć ciemne plamy. Bohater filmu Filadelfia też miał mięsaka kaposiego, jak ktoś oglądał. Natomiast u zakażonych HIV ten mięsak może się rozwijać wszędzie tak naprawdę, w narządach wewnętrznych, wokół, w gardle i to wtedy jest dużo trudniejsze do rozpoznania. No i zapalenie płuc wywołane takim pierwotniakiem, który się nazywa pneumocystis iureci, które jest nie do odróżnienia od zapalenia płuc wywoływanego w przebiegu zakażenia COVID-19. Tyle tylko, że to zapalenie płuc w przebiegu zakażenia HIV wiadomo jak leczyć, a zapalenia płuc w przebiegu COVID-u nie bardzo ciągle wiemy jak lekować. Ale wróćmy może jeszcze do przebiegu samej choroby. Pojawiają się nowe jednostki chorobowe. Tych jednostek ile może być równolegle powiedzmy? Kilkanaście. Naprawdę okropnie. Na AIDS, jak się nie wie, umiera się okropnie. Jak się nie wie o swoim zakażeniu. I jeszcze raz to powtórzę. Żyjemy w takich czasach, że nikt nie powinien ani chorować, ani tym bardziej umierać na AIDS. Ale wszystko zależy od nas samych. Po prostu róbmy testy. Jeśli pojawi się cień niepokoju, że któreś zachowanie mogłoby ewentualnie skutkować zakażeniem. Lepiej zrobić niepotrzebnie, zdawałoby się, znaczy, to jeszcze inaczej, jak pracowałam w punkcie testowania, to tłumaczyłam ludziom, że każdy wynik jest dobry. Ujemny to radość, że się nic nie stało, ale dodatni to też dobra wiadomość, bo wiadomo do jakiego specjalisty pójść. No w Polsce leczeniem zakażenia HIV zajmują się tak zwane ośrodki referencyjne. One funkcjonują w miastach wojewódzkich, tam gdzie te stare akademie medyczne, teraz uniwersytety medyczne istniały. Teraz się pojawiło więcej uczelni medycznych, ale nie wiem, czy to dobrze, bo jakoś jak usłyszałam, że na Politechnice Warszawskiej ma być wydział lekarski i na KUL-u, to jakoś tak dziwnie. Ale też informacje o tych punktach testowania można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Centrum, którego adres jest łatwy do zapamiętania, bo to jest www.aids.gov/v.pl.
Czyli pojawiają się nowe jednostki chorobowe i walczymy z kilkoma, kilkunastoma jednostkami. I tak naprawdę, to jeżeli nie zostaliśmy zdiagnozowani, to możemy nie wiedzieć, co nas zabija, tak? Tak. Ja poznam człowieka, który miał zmiany na twarzy. Takie nie bolące, nie swędzące, ale trochę tak psujące wygląd. To były takie wzgóreczki nieduże na twarzy. I chodził od dermatologa do dermatologa, dostawał leki, które nie pomagały, aż w końcu trafił na lekarkę, która tak się składa, pracowała w punkcie anonimowego testowania i z automatu wiedziała o kicie więcej. I ona go poprosiła o zrobienie testu. Okazało się, że to była ratująca jego życie prośba, bo w tym momencie już miał bardzo upośledzoną odporność, ale włączenie leków spowodowało, że funkcjonuje, żyje i ma się świetnie. Tylko czasem znamy trafić na doktora, który myśli. No ale przy odrobinie szczęścia. Pani Doroto, jakie leki są stosowane w leczeniu? To są leki hamujące w różny sposób namnażanie się wirusa. Pierwsze leki były niespecjalnie skuteczne. One hamowały tylko jeden z etapów namnażania się wirusa. Teraz pojawiają się coraz nowsze leki. Znaczy pacjenci są leczeni dwoma, trzema lekami. Każdy z nich działa w innym miejscu. I dzięki takiemu sposobowi leczenia wirus praktycznie staje się, wirus praktycznie staje się niewykrywalny we krwi, więc taki człowiek nie zakaża. A jak tego wirusa jest tak bardzo mało, to nie niszczy układu immunologicznego. I ludzie zakażeni HIV leczeni żyją tak samo długo jak średnia populacja danego kraju. Aha, czyli naprawdę z HIV można żyć długo i szczęśliwie. To jak szczęśliwie zależy od samego zainteresowanego, od samej zainteresowanej. Czyli kwestia szybkiej diagnozy jest rzeczą kluczową. Kluczową, tak jest. Część odpowiedzi już mamy na to pytanie, ale jak w takiej sytuacji medyczna marihuana może funkcjonować równolegle z przyjmowanymi lekami? Czy tutaj jest jakiś konflikt, na coś trzeba zwrócić uwagę szczególnego? Czy nie ma ryzyka w stosowaniu medycznej marihuany? No bo tutaj ten aspekt tych skutków ubocznych na pewno jest dotkliwy. Ale czy stosowanie leków retrowirusowych z marihuaną, antyretrowirusowych, nie powoduje jakiegoś konfliktu? Tak naprawdę praktycznie nie ma badań porównujących pacjentów przyjmujących leki palących marihuanę z niepalącymi. Ja pamiętam jedno takie badanie z dawnych czasów, w których nie wykazano żadnego ryzyka, żadnych interakcji między marihuaną a HIV-em. Natomiast we wszystkich Stanach, Stanów Zjednoczonych, gdzie jest legalna medyczna marihuana, to HIV-AIDS obok chorób nowotworowych jest wymiennie na pierwszym miejscu listy chorób, w których można medyczną marihuanę konsumować w jakikolwiek sposób. Więc gdyby były jakieś zawirowania, to już by było wiadomo. Natomiast znalazłam taką pracę, w której porównywano kobiety palące marihuanę leczone z leczonymi niepalącymi marihuany. I te palące marihuany miały lepszą liczbę limfocytów CD4, to takie limfocyty, które głównie niszczy wirus HIV, czyli miały lepszy układ odpornościowy niż te niepalące, leczone tak samo. No dla tych, którzy znają możliwości, mają wiedzę o możliwościach medycznej marihuany, jest to jakby oczywiste, ale no, zadaję proste pytania. Jeżeli chodzi o HIV i AIDS, nie miałem żadnych pacjentów, więc dla mnie jest, nie ukrywam, też temat dosyć, do tej pory był dosyć niejasny. Pani Doroto, jaka jest skala problemu, jeżeli chodzi o Polskę? W temacie zakażenia HIV? Tak, tak. Czy to jest, czy sytuacja się w porównaniu z latami wcześniejszymi, czy ilość zakażonych wzrosła, zmalała, jest taka sama?
z pewnym zawirowaniem w pandemii, kiedy zakażeń nowych zgłaszano mniej, bo na początku lockdownu punkty testowania zamknięto, przerzucono siły służby zdrowia na front covidowy, to nowych zakażeń było mniej, ale to już wraca do normy i liczba zakażeń rośnie. Jest ponad 1000 co roku nowych zakażeń. Przodują w tych nowych zakażeniach homoseksualni mężczyźni. Heteroseksualnych mężczyzn jest naprawdę niewiele. Natomiast no, mężczyźni bywają też biseksualni. To jest ryzyko dla kobiet. Tak? No, głównie zakażają się ludzie młodzi. A też w Stanach Zjednoczonych kilka lat temu była taka kampania pokazująca osoby w podeszłym wieku, na plakat kobiety i mężczyzny, i na tych plakatach był napis: wiek nie jest prezerwatywą. Zwłaszcza ryzyko jest większe dla kobiet, bo kobiety po menopauzie już się nie boją tego, czego najbardziej boją się kobiety, czyli niechcianej ciąży. Więc jak o HIV-ie nic nie wiedzą, to uważają, że to wszystko cudnie. Ale ryzyko jest. Od lat nie było w Polsce żadnej kampanii zwracającej uwagę na to, że HIV jest. I to nie jest tak, że tylko obecna władza, to się zaczęło wcześniej, że jakoś No bo tak naprawdę publicznie to jest temat, który już został zapomniany. Tak, tak, to prawda. Pojawiają się znowu pytania w poradni internetowej o komary, czy przenoszą, co wydawało mi się, że już dawno powinno być wyjaśnione. No ale też różne inne dziwne pytania te się pojawiają, co dowodzi, że wiedza przed tym tego człowieka na ten temat jest minimalna. Znaczy ja nawet tak jakiś czas temu pomyślałam, że jest gorzej niż na początku tej epidemii, bo na początku to budziło trochę strachu i ludzie chcieli się czegoś dowiedzieć. A teraz mamy już pokolenia, które o HIV AIDS słyszą od kolebki i dalej się boją HIV-a, ale nie próbują się niczego dowiedzieć. To tak z przerażeniem zauważyłam, że bardziej się Polacy boją HIV-a niż COVID-a. Ale HIV-em przez powietrze się nie zakazi człowiek. Mhm. Tak. Trzeba trochę pracy własnej dołożyć. I bardzo niewiele, rodzi się bardzo, bardzo rzadko rodzą się dzieci zakażone od matek, bo kobiety robią testy i są leczone. Mhm. Więc takich dzieci w Polsce jest naprawdę bardzo, na szczęście, niewiele. Czy mamy w Polsce jakieś specjalistyczne ośrodki, które zajmują się leczeniem? Punkty, które są wyspecjalizowane tylko i wyłącznie w HIV i w AIDS? Nie ma. Nie ma, bo moi koledzy HIV-olodzy jakoś, znaczy duża część moich kolegów i koleżanek uwierzyła, że marihuana to narkotyk i w związku z tym jak narkotyk to zło. I na wszelki wypadek powtarza tą złotą myśl. Do mojej koleżanki zwrócił się sąd z pytaniem, czy zakażony HIV pacjent może palić marihuanę. Napisała, że nie może, by mu to zaszkodzić na zdrowie, a mogła zadzwonić do mnie i zapytać, bo się znałyśmy dobrze, teraz przez pandemię kontakty się rozluźniły, bo mniej było jeżdżenia, ale można było zapytać. No i sąd się utwierdził w przekonaniu, że to zło. Ciekawe jak pacjent. Ja myślę, że pacjent po prostu będzie robił swoje. No właśnie, w tym na tłoku jeszcze złych informacji odnośnie marihuany. Coś się przebija, ale zdecydowanie problem związany z HIV jest, jakby to powiedzieć, no, odrobinę zapomniany. Jakby zniknął, jakbyśmy sobie dali radę z tym wirusem. A jeżeli zachorowań jest 1000, tak? Dobrze 1000? Ponad 1000 rocznie. No to cóż, no to nie jest dobrze. Temat powinien chyba jakoś wrócić do przestrzeni informacyjnej, tak żebyśmy mieli świadomość tego. Jest taka nadzieja, że do Polski wchodzi właśnie amerykańska fundacja AIDS Health Care Foundation, która ma za zadanie profilaktykę i leczenie HIV-a, ale także chorób przenoszonych drogą płciową, gruźlicy wśród obywateli kraju, w którym działają, ale także wśród imigrantów, którzy do tego kraju trafiają.
tak się pochwalę, że moja córka będzie w tej fundacji pracować i mam nadzieję, że fundacja będzie mogła trochę więcej szumu medialnego robić niż agenda Ministerstwa Zdrowia, którym jest Krajowe Centrum do Spraw AIDS. To taka moja cicha nadzieja. Jakbyśmy to wszystko zebrali, czyli musimy zapamiętać, to co powinniśmy zapamiętać, to jest to, że HIV jest wirusem, a AIDS jest chorobą, którą ten wirus uruchamia, tak? Tak. Chorobą jest problem z układem odpornościowym. HIV układ odpornościowy niszczy, ale dzięki lekom można to odwrócić. Powinniśmy robić badania profilaktyczne, nawet jeżeli nie jesteśmy w tak zwanej grupie ryzyka, o czym pani już wspomniała, że co prawda tych grup nie ma, ale jeżeli mieliśmy przypadkowe stosunki albo zażywaliśmy, nie wiem, anaboliki albo narkotyki dożylnie, gdzie wspólnej strzykawki. Dokładnie. Powinniśmy sobie zrobić badania, bo tak naprawdę możemy być nosicielem wirusa. Być zakażeni. Tak. I nie mieć tego nie świadomości. Dokładnie. I zarażając innych. Mhm. Testy możemy zrobić darmowo w punktach konsultacyjno-diagnostycznych. Właśnie, w punktach konsultacyjno-diagnostycznych. Adresy i godziny urzędowania można znaleźć z łatwością na stronie Krajowego Centrum do Spraw AIDS, to jeszcze raz powtórzę, www.aids.gov/v.pl. Możemy stosować, powinniśmy stosować marihuanę medyczną, jeżeli będziemy zdiagnozowani i będziemy przejdziemy z nosicielstwa w chorobę. Możemy stosować marihuanę medyczną równolegle z lekami, które z podstawowymi lekami, które są przepisywane. No, przy tej ilości chorych zakażonych w krajach rozwiniętych, którzy palą marihuanę, to byłoby już wiadomo, że to się z lekami kłóci. Więc skoro takich informacji nie ma, to się nie kłóci. No, jeżeli nie mieszamy tego z lekami przeciwbólowymi, no to na pewno nam tutaj konfliktu nie powinno być. I co? I my możemy jako chorzy, możemy przy szybkiej diagnozie i szybkiej reakcji, możemy funkcjonować jak każdy inny człowiek i pożegnać się z tym światem w średniej statystycznej kraju, w którym żyjemy, prawda? Dokładnie tak. Dokładnie tak. Czyli pomimo tych smutnych informacji, o których rozmawialiśmy, szybka diagnoza daje nam możliwość cieszenia się tym światem, nie skracając sobie okresu przebywania. Dokładnie. Dokładnie. Czyli nie jest tak źle, ale pod warunkiem, że będziemy wiedzieć, że jesteśmy zakażeni lub jesteśmy chorzy. No, wydaje mi się, że jakoś temat uszczknęliśmy. Zapewne moglibyśmy tutaj jeszcze kilka odcinków nagrać, zagłębiając się w temat. Ale póki co myślę, że ta dawka informacji podstawowa powinna wystarczyć do tego, żeby chcąc nie chcąc raz na jakiś czas taki test sobie wykonać, prawda? Byłoby cudownie. Byłoby cudownie. Pani Doroto, dziękuję za poświęcony czas i za te wszystkie informacje, które Pani nam przekazała. No i standardowo mam nadzieję, że wrócimy do tematu. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia. Ja dziękuję bardzo i polecam się na przyszłość. I dojechaliśmy do końca odcinka. Dziękuję za Twój czas. Oczywiście wszystkie linki znajdziesz w opisie. Jeżeli publikowane przeze mnie treści są dla Ciebie atrakcyjne, zasubskrybuj, udostępnij lub pozostaw komentarz. Dzięki. Pozdrawiam ciepło, Tomasz Ołupczyński, terapeuta konopny z podcastu Rozmowy Konopne. Niech kanabinoidy będą z nami.